Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło, że wybrali Państwo na sali piękną pogodę. Zapraszam na kolejny wykład z cyklu wykładów czwartkowych, ale też od razu zareklamuję. Za tydzień mamy spotkanie z dr Anną Felix i będziemy mówić o oddziale naszego muzeum w Otwocku Wielkim. Tak więc na to spotkanie też gorąco Państwa zapraszam. A dzisiaj naszym gościem jest dr Łukasz Sokołowski, który będzie nam opowiadał o portrecie rzymskim, którego całkiem ciekawą kolekcję mamy w naszej Galerii Sztuki Starożytnej. I przy okazji też od razu nawiążę do tego, że jest to powiedzmy taki ekstra temat, jeśli chodzi o rzeźbę. W ramach kursu poniedziałkowego realizujemy w tym semestrze właśnie temat rzeźby jako tego trzeciego wymiaru sztuki. Na te wykłady też gorąco Państwa zapraszam. One są realizowane online w poniedziałki o godzinie 18. Natomiast w każdy czwartek będziemy też do końca kwietnia, aż do majówki realizować ten cykl. Także też w czwartki na żywo gorąco zapraszam. Ja nie będę przedłużał, oddam głos naszemu dzisiejszemu wykładowcy. Tak, dziękuję bardzo. Przepraszam, oddechowo. Dziękuję bardzo. Miło mi jest powitać wszystkich Państwa w tak dostojnych murach. Niewątpliwie możliwość wygłoszenia tu wykładu częściowo związanego z kolekcją starożytności w Muzeum Narodowym, ale nie tylko, to ogromny zaszczyt. Dzisiaj będziemy rozmawiać o portrecie rzymskim, bardzo interesującej i oryginalnej grupie zabytków. Tutaj na pierwszy slajd wybraliśmy jedno z popiersi, które znajduje się właśnie w kolekcji. O matko, panie Maćku, zaczęliśmy od końca. Już pomagam. Tak. Tu jeszcze wróci. I już sprawa. Dobrze, dziękuję bardzo. Więc wybraliśmy popiersie z kolekcji warszawskiej, przypuszczalnie z okresu panowania Nerona. Proszę zwrócić uwagę na ekspresyjność twarzy, ten ponury, też dosyć taki wyniosły i dostojny wyraz twarzy, dość wyszukaną, spiętrzoną fryzurę i popiersie, na którym układają się fałdy starannie ułożonej tuniki i płaszcza. Zastanawiając się nad tym, nad wyborem tematu tego wykładu, doszedłem do wniosku, że w zasadzie portret rzymski jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków, jakich zostawił nam świat rzymski. I gdzie się nie pojawimy, tam natrafiamy na portrety. Co roku przynajmniej kilkanaście portretów zostaje znalezionych przy różnych okazjach. W tym roku w lutym w mieście Rzymie prowadzono roboty kanalizacyjne i wśród rur kanalizacyjnych niespodziewanie znaleziono pozostałości posągu mężczyzny ubranego w strój Herkulesa, rudą skórę. Nie wiadomo, jak tam trafił, nie wiadomo, czy leżał tam od starożytności, czy na przykład ktoś kiedyś skądś go ukradł i tam zakopał i zapomniał o tym. Zwrócono uwagę na rysy twarzy, które przy porównaniu z portretami cesarskimi wskazały, że mamy do czynienia z przedstawieniem cesarza Decjusza, który rządził w III wieku naszej ery. Był to taki trudny okres dla cesarstwa i stąd te takie zatroskane rysy twarzy kontrastujące z torsem Herkulesa. Inny przykład to jeden z moich ulubionych portretów, który został w 2018 roku znaleziony w Pompeiopolis Soli w Anatolii, niedaleko granicy z Syrią. W czasach rzymskich było to kwitnące miasto. Później w czasie trzęsienia ziemi portret miejscowego notabla z wyszukaną grecką fryzurą. W czasie trzęsienia ziemi upadł wśród garnków i tak już pozostał, bo nie odbudowywano tej budowli. Później na jej miejscu coś wzniesiono, już nie sprawdzając tej warstwy. I
portret niespodziewanie wyłonił się spod pędzelka archeologa. Z drugiej strony portret rzymski to jest taka dosyć efemeryczna grupa zabytków i wiedza z nim związana nie jest wcale wiedzą powszechną, więc pomyślałem sobie, że byłoby warto trochę też opowiedzieć, jak wyglądają badania nad portretem rzymskim. I na naszym wykładzie tutaj będzie taki plan. Poruszymy kilka kwestii. Po pierwsze, krótko powiem, czym w ogóle jest portret, jak rozumiemy portret w archeologii, w historii sztuki. Potem zajmiemy się, jak powstał portret rzymski i czym jest. Przyjrzymy się procesowi jego produkcji i stopniowego masowego upowszechnienia na obszarze cesarstwa. Zwrócimy uwagę na jego związek z programami politycznymi określonych władców. Przyjrzymy się temu, jak mieszkańcy Italii, arystokracja i mieszkańcy prowincji zaczęli zamawiać portrety, naśladując portrety najwyższych notabli i cesarzy. A następnie krótko wspomnę o recepcji portretu rzymskiego w czasach nowożytnych, ponieważ forma popiersia wydaje się być nadal aktualnym środkiem wyrazu. Więc jeżeli chodzi o to, czym jest portret, to tak naprawdę nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo po przejrzeniu czterech najważniejszych książek dotyczących portretu w zasadzie stajemy przed odpowiedzią, że jest to przedstawienie postaci ludzkiej. Nie musi być to koniecznie autentyczna postać ludzka, może być to postać mitologiczna, może być to postać literacka, może być to anonimowa figura narysowana przez artystę, żeby uzupełnić kompozycję. Prowadzono, zastanawiając się również nad tym, od którego momentu ludzie zaczęli tworzyć portrety, tak naprawdę trudno na to odpowiedzieć, bo jeżeli spojrzymy na maskę mumiową z okresu późnego państwa egipskiego, które znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego, no niewątpliwie jest to przedstawienie postaci ludzkiej. Ale jest to przedstawienie schematyczne i abstrakcyjne. Trudno powiedzieć, żeby był to ktokolwiek, żeby jakiekolwiek indywidualne rysy zostały tu oddane i żeby na podstawie tego przedstawienia można było zidentyfikować, z kim mamy do czynienia. Jeżeli z kolei przejdziemy do Grecji, do okresu klasycznego i spojrzymy na portret Epikura, on się nam wyda już na pewno bardziej naturalistyczny, tak bym powiedział, i te rysy twarzy są starannie oddane. Proszę jednak zwrócić uwagę, że ten Epikur ma włosy jak młody człowiek, starannie ułożone w takie jaskółcze loki, brodę jak przystało filozofowi, wbrew pozorom gładkie policzki i tutaj akurat odłupane, ale niewątpliwie klasyczny nos, znany ze sztuki starożytnej Grecji. Wydaje się, że Grecy nie tworzyli przedstawień portretowych, które oddawałyby realistycznie przedstawiane osoby. Wydaje się, że tworzono pewne wzorce idealne, przypisywane określonym filozofom bądź politykom, a one niekoniecznie wiązały się z autentycznym wyglądem. Kiedy spojrzymy na przedstawienie królowej Berenike bądź Arsinoe, które znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego, to możemy zwrócić uwagę, że ona też została ukazana w taki sposób dosyć wyidealizowany, natomiast jest pewien ruch, głowa się rusza. W zasadzie wydawałoby się, że jest to kontynuacja idei portretu greckiej, natomiast stwierdzono, że jest dość duże podobieństwo władców helenistycznych, czyli tych, którzy panowali nie tyle w Grecji, co na wschodzie, po podbojach Aleksandra Wielkiego. Stwierdza się po pierwsze podobieństwo między przedstawieniami a monetami, a po drugie stwierdza się podobieństwo rodzinne z pokolenia na pokolenie. W związku z tym uważa się, że okres helenistyczny to pierwszy okres, kiedy podjęto próbę wytworzenia realistycznego portretu. Natomiast dużo o tym nie wiemy i tak jak jest powiedziane w założeniu wykładu, wszystko wskazuje na to, że pierwszym portretem, o którym możemy myśleć, że był realistyczny, był właśnie portret rzymski. Przystępując do wykładu,
Chciałbym, żebyśmy wrócili do przedstawienia naszej Rzymianki z kolekcji w Muzeum Narodowym i zwrócili uwagę na cechy definiujące. Po pierwsze, wykonane popiersie jest w kamieniu i jest to popiersie, ma formę takiego biustu, bez rąk, bez talii. Ten sposób ukazania człowieka sprzyjał tak zwanemu efektowi twarzy, ponieważ te portrety, jeżeli Państwo pójdą do naszej galerii, dość dobrze wchodzą w interakcje z odwiedzającym. Ponadto zakłada się, że są to rzeczywiście nie tylko przedstawienia konkretnych kiedyś żyjących Rzymian, ale również, że oddają rysy twarzy tych osób oraz że oddają cechy osobowości, które te osoby miały, bądź ewentualnie życzyłyby sobie, żeby z takimi cechami temperamentu je okazać. Wreszcie one charakteryzują się pewnym realizmem społecznym, oddają pozycję społeczną i można powiedzieć, że te portrety były środkiem medialnym służącym do podkreślania statusu w starożytnym Rzymie. I teraz przejdziemy do procesu ich powstawania, który pozwoli nam zrozumieć, jak to się stało. No na przykład Pliniusz Starszy żył w pierwszym wieku naszej ery, był generałem, zasłynął z tego, że zginął płynąc na ratunek zasypywanym przez Wezuwiusza Pompeją. Sam nie miał żony ani dzieci, miał kochaną siostrę i siostrzeńca, którego adoptował. Natomiast musiał coś robić z wolnym czasem, więc był pierwszym encyklopedystą i zostawił nam potężny zbiór pod tytułem Historia Naturalna, gdzie zajmuje się szeregiem rzeczy, w tym zastanawia się nad obrazami i nad produktami z kamienia. I przy okazji wyraża ubolewanie, że w pierwszym wieku naszej ery, właśnie w okresie Nerona, w zasadzie zanika obraz malowany na płótnie bądź na drewnie. Natomiast, że domy rzymskie zaczynają wypełniać portrety właśnie w formie półbiustu, wykonane ze szlachetnego kamienia, często malowane, ale czasem również łączące różne gatunki kamienia dla lepszego efektu plastycznego. I korzystając z tego, zwraca uwagę, że przodkowie Rzymian żyjących w okresie cesarstwa mieli zwyczaj zdejmowania zmarłym masek woskowych. Po śmierci, tak jak z twarzy Fryderyka Chopina, zdejmowano maskę woskową i robiono to w następującym celu. Otóż kiedy umierał kolejny człowiek rodziny, w kondukcie pogrzebowym szli aktorzy, którzy nieśli te maski woskowe na twarzy i po prostu to sprawiało wrażenie, jakby przodkowie wychodzili ze światów i wyznaczali drogę temu kolejnemu zmarłemu. Trzeba powiedzieć, że ten zwyczaj noszenia masek woskowych nie przysługiwał wszystkim. Przysługiwał tylko rodzinom senatorskim, które miały przynajmniej jednego konsula. W okresie republiki co roku wybierano dwóch konsuli i oni mieli władzę nad całą Republiką Rzymską, która stale się rozrastała. Przysługiwało im właśnie prawo jus imaginum, prawo do obrazów, do wizerunków, które polegało na tym, że można było trzymać te maski woskowe w domu. Na lewo widzimy Togatusa Barberini, wykonanego na przełomie Republiki i Cesarstwa. No i to jest właśnie przedstawienie posągowe takiego rzymskiego nobila o surowych, pomarszczonych rysach twarzy, który trzyma w obu dłoniach takie popiersia. Toczy się cała dyskusja, czy to są popiersia z wosku, z brązu, czy z marmuru. Mogą Państwo zwrócić uwagę, że one się wszystkie różnią, a ten nasz nobil ma taką najsurowszy wyraz twarzy, który właśnie oddaje takie cechy rzymskie jak powaga, godność, pobożność, łaskawość, czyli klemencja, dyscyplina, oddanie Bogom. Innocencja, czyli pewna taka niewinność, i fortitudo, czyli wytrzymałość. Na prawo mają Państwo już biust tak zwany Patricius Torlonia z kolekcji książąt Torlonia w Rzymie. I tu ten wyraz twarzy jest, powiedziałbym, aż przerysowany. Jest taka nazwa weryzm od łacińskiego vero, prawda? Ponieważ w przeszłości zakładano, że rzeczywiście oni tak te rzeźby pokazywały ich dokładnie takimi, jakimi byli.
i że te oddawały te, dokładnie wizerunek taki, jak po zdjęciu maski po śmierci. Natomiast jeśli spojrzymy na poprzednią rzeźbę, to widzimy, że te marszczenia twarzy nieco się różnią i dziś się uważa, że zmieniały się style w zależności od czasu. Warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż z kolei Polibiusz, który żył jeszcze w czasach Republiki i był wyzwoleńcem jednego z najznamienitszych rodów rzymskich Scypionów, opisuje nie tylko pogrzeb, o którym Państwu już opowiedziałem w takiej formie, ale dodaje jeszcze, że jak umierał zasłużony senator, to nie tylko wyjmowano maski, ale aktorzy ubierali się w stroje. Jeżeli dziadek był konsulem, to w strój konsula białą togę z czerwonym paskiem. Jeżeli był cenzorem, to w purpurową togę, a jeżeli był triumfatorem, to w togę złotą, jechał na rydwanie i z niewolnikiem trzymającym nad nim wieniec laurowy. Przed konsulami niesiono rózgi i topory. Było to bardzo dostojne wydarzenie, nazywało się pompa funebris, czyli orszak pogrzebowy. Orszak docierał na forum, aktorzy rozsiadali się na krzesłach z kości słoniowej, a ktoś z rodziny wygłaszał mowę pogrzebową, a na szczęście następnie zmarłego palono na stosie. Rodzi się pytanie o obecność tych masek w domu. Polibiusz zwraca uwagę, że po śmierci przez pół roku albo rok maskę woskową jednego z takich, tego zmarłego trzymano w atrium, czyli na głównym dziedzińcu domu i tam pan domu oddawał mu hołdy, modlił się i oddawał cześć. W domach rzymskich znajdowały się też lararia. Każdy dom miał swoje lary i penaty, czyli dobre bóstwa, które czuwały. I z tego, co pisze Polibiusz, w jednym z bocznych pokojów wokół głównego dziedzińca znajdowało się archiwum rodzinne, często mające dokumenty sprzed kilkuset lat, gdzie opisywano osiągnięcia tych wszystkich przodków. Były tam też drzewa genealogiczne, a maski trzymano w niszach bądź w szafach. Tutaj, żeby Państwu przybliżyć, to jest dom rzymski i tu jest atrium, ten główny dziedziniec. A tutaj mamy malutkie lararium, a z boku mamy archiwum z dokumentami. I pewnie gdzieś tu stały też te szafy z maskami. No i zakłada się, że w którymś momencie popiersia woskowe są nietrwałe i tak trzeba było je co jakiś czas reprodukować. I dodatkowo te rodziny, którym przysługiwało Jus i Maginum, zaczęły zamawiać popiersia ze skały italskiej bądź z marmuru. One się dłużej zachowywały, można je było kopiować. Oprócz popiersi męskich były też popiersia kobiece. Kiedy córka z takiego rodu, któremu przysługiwało Jus i Maginum, wychodziła za mąż, zamawiano jej popiersia najważniejszych przodków i ona wnosiła je w posagu do rodziny męża, gdzie jej popiersia, które wniosła ze sobą, ustawiano obok tych popiersi, które reprezentowały rodzinę męża i jego przodków. Nie wiemy, jak wyglądały te pokoje w tych rezydencjach arystokratycznych. Natomiast w pierwszym wieku naszej ery, po przejściu z republiki do cesarstwa, osoby mniej zamożne, ale wystarczająco zamożne, żeby mieć dobry grób, zaczęły się chować w takich grobowcach zbiorowych, w kolumbariach. Te osoby, które nie miały prawa do trzymania portretu w domu, zamawiały sobie portret i ustawiały w takiej niszy z inskrypcją informującą, kto tam jest pochowany. I wydaje się, że w takich niszach też część tych portretów mogło się znajdować w domach arystokratycznych. Co więcej, otóż ten portret arystokratyczny zaczął wpływać na inne grupy rzymskie. Oprócz tych rodów senatorskich byli ich klienci, wolno urodzeni, mniej zamożni. Byli wyzwoleńcy, niewolnicy, którzy w służbie danego rodu dorobili się na tyle, że byli w stanie odzyskać wolność. Wbrew stereotypowi niewolnik nie musiał ciężko pracować w polu albo w kopalni. Mógł być na przykład wykształconym księgowym albo mógł być zarządcą majątku i spokojnie dojść do momentu, kiedy był w stanie się wyzwolić i
i być wolnym. Jego dzieci miały status, pełen status obywateli rzymskich. No i ta warstwa też chciała się jakoś pokazać, a nie mogła mieć tych biustów w domu, bo one przysługiwały tylko senatorom. Więc pojawił się taki relief umieszczany w kolumbariach i w grobowcach, gdzie też w formie półfigury ukazywano te rodziny. Proszę zwrócić uwagę na rysy twarzy. Przełom Republiki i Cesarstwa, nadal te rysy twarzy nawiązują do tych przedstawień werystycznych, do tych starorzymskich cnót. Tutaj przedstawienie grobowca Rabiriuszy przy Via Appia w Rzymie, gdzie można zobaczyć, jak taki relief mógł być umieszczony na grobowcu. Jeżeli zmarli nie byli chowani w kolumbarium, często stawiali sobie mniej lub bardziej skromny grobowiec przy jednej z dróg wychodzących z Rzymu. Nawiasem mówiąc, w Rzymie nikt poza członkiem rodziny cesarskiej nie mógł być pochowany na terenie miasta. Te grobowce w ogóle często przypominały domy, a ci zmarli niejako wyglądają z okien, żeby przyglądać się przechodzącym. I forma półfigury tutaj też się bardzo dobrze sprawia, jako lepiej wchodząca w interakcję wizualną z widzem niż przedstawienie pełnofigurowe. Właśnie, jak produkowano te przedstawienia? To jest dobre pytanie, ponieważ do dzisiaj znaleziono jedno atelier rzeźbiarskie z czasów rzymskich w Afrodyzjas, które zdaje się, że było bardziej sklepem, gdzie sprzedawano już gotowe rzeźby, niż miejscem, gdzie je sporządzano, więc nie wiemy bardzo dużo. Wiemy na przykład we Włoszech, wybrałem Państwu kamieniołom w Carrarze, ponieważ tam marmur się wydobywał od czasów rzymskich. Rzymianie znali już oczywiście żelazo i mieli cały zestaw narzędzi, poczynając od piły, którą w takim kamieniołomie razem z dłutem i różnymi tego typu narzędziami wykorzystywano, żeby wykroić te bloki marmuru, które potem transportowano do warsztatów rzeźbiarskich i tam dzielono je na mniejsze i robiono z nich rzeźby. Oczywiście najpierw sporządzano rysunki rzeźb, plany rzeźb, bądź ewentualnie woskowe bądź drewniane wzorce, które kopiowano. Podstawowym narzędziami pracy były młot i dłuto, którym sporządzano taki portret i zachował się właśnie pierścień, który pokazuje artystę przy pracy i zachowało się też przedstawienie, które pokazuje te dwa narzędzia, nawiasem mówiąc zapewne umieszczone na grobowcu rzeźbiarza. Nie wiemy, kim oni byli. Długo się uważało, że to byli Grecy, że Rzymianie czerpali ze sztuki greckiej, jednak ją tak przetwarzając na swój własny sposób. Tymczasem okazało się, że najnowsze badania pokazują, że mogli być to też mieszkańcy Italii. Niewiele o nich wiemy. Artysta w Rzymie ma status rzemieślnika. Nie jest, o ile malarzy obrazów wspomina się jako artystów, to praca rzemieślnika w Rzymie miała mniej więcej taki status jak dzisiaj praca księgowego. Byłoby wiadomo, że jak się wyuczy tego fachu, to będzie zapotrzebowanie na usługi, a nawet jeżeli produkty były bardzo wysokiej jakości, to pozycja społeczna była rzemieślnika. Nie było żadnej artystycznej otoczki wokół tego. Tyle Państwu powiedziałem na temat początków i na temat Republiki, natomiast w 30 roku przed naszą erą, po bitwie pod Akcją, w której pokonał Kleopatrę i Antoniusza, Oktawian August zostaje pierwszym imperatorem Augustem, czyli cesarzem rzymskim i system polityczny w Rzymie się zmienia. I tutaj właśnie zaczynamy się zastanawiać, czy rzeczywiście portret rzymski na pewno pokazuje ludzi takimi, jakimi byli. Ponieważ mamy przedstawienie Juliusza Cezara, który nawiasem mówiąc był wujem Augusta, które jest wykonane w tym stylu republikańskim, o którym Państwu powiedziałem. Natomiast Oktawian August jest ukazany na wzór grecki. Kleopatra była władczynią helenistyczną, Antoniusz reprezentował walczący Senat i Republikę, więc August w swoim programie wizualnym nie mógł się odnieść do tego, więc nawiązał do Grecji klasycznej, do tych wyidealizowanych rysów. I o ile jako młodzieniec, na przykład na rzeźbie z Ar, w typie z Ar z 37 roku przed naszą erą, jest ukazany rzeczywiście jako taki bardzo młody człowiek, z takimi włosami ułożonymi w jaskółcze ogony, z klasycznym nosem, z lekką brudką na znak żałoby po Cezarze, tak mógł jako młody człowiek wyglądać, ale są cztery typy rzeźby Augusta wypracowywane w ramach propagandy przez cały okres jego panowania.
panowania. August panował bardzo długo, bo panował około 40 lat. Zmarł w wieku lat 74. I potem powstał kolejny typ Augusta, takiego senatora, potem słynny August Prima Porta, wreszcie August jako Pontifex Maximus. I on jest taki wiecznie młody. A tymczasem historycy rzymscy piszą, że na starość miał niewiele włosów, które były takie siwe-rodawe. Twarz miał pokrytą już starczymi znamionami i zostało mu w ustach niewiele zębów, więc kontrast między przedstawieniem a rzeczywistością mógł być duży. Również za Augusta stworzono nowy typ przedstawień Cezara, no bo odwoływano się do dziedzictwa, chciano ulegitymizować władzę. I to jest ten moment, kiedy te przedstawienia, bo dotychczas przedstawienia, o których mówiliśmy, służyły głównie dla potrzeb rodzin, niekiedy umieszczano je w miejscach publicznych, natomiast często w samym Rzymie, trochę też na prowincjach, ale tu mówimy o posągach, a posągi nie są tematem dzisiejszego wykładu. Natomiast pojawiają się kolejne typy. Obok Augusta zaczyna być produkowany w kolejnych typach w miarę jak płynął czas portret jego żony Livii. Tutaj mamy wyjątkowo udane przedstawienie, które dzisiaj znajduje się w Danii, które odkryto w Egipcie, które właśnie August podbił. Niektórzy historycy piszą o Livii, że była znacznie bardziej ujmująca niż wypadało damie w tamtych czasach i że była niczym Ulisse z Spódnicy, pani z dużym poczuciem humoru i dość przebiegła. Historyk rzymski Tacet pisze, przebiegła macocha domu Cezarów, przebiegła matka cesarstwa. Ona, tą twarz ma taką dosyć ponurą, mimo że gładką, czyli jednak odwołuje się nadal do tych rzymskich cnót, aczkolwiek pokazanych w nowym programie. Livia żyła ponad 80 lat i do końca też była ukazywana w ten sposób, przypuszczalnie około 30 tak wyglądała. Ponadto pojawiają się przedstawienia dzieci. Tutaj wybrałem Państwu dwa małe, urocze biusty z kolekcji muzeum, które przypuszczalnie pokazują, które jest wnucząt bądź prawnucząt Augusta. August żył długo, jak umierał, miał już pierwszą prawnuczkę. Rysy są podobne, gładkie lica, podobnie modelowane oczy, chłopiec ma fryzurę z jaskółczych ogonów. Dziewczynka ma nodus, to samo co miała Livia i damy republikańskie, tam takie spiętrzone włosy na głowie i to jest charakterystyczne dla okresu panowania Augusta. Na tej podstawie możemy określić, że portret jakiejś kobiety pochodzi z tego okresu. Tu znów Swetoniusz pisze, że August miał taki zwyczaj, ponieważ jedna z jego wnuczek z rodziną żyła w Germanii, gdzie mąż był namiestnikiem. Miał po piersi ukochanego prawnuka i codziennie rano jak wstawał, to je całował. Więc możemy sobie wyobrazić, że może z którejś z naszych po piersi też odgrywało taką rolę, ale zapewne stały one w miejscach publicznych. Powstały też pierwsze świątynie kultu cesarskiego i tam też ustawiano przedstawienia członków rodziny cesarskiej. Badania nad portretem są prowadzone, uchodzą za nieco skamieniały taki obszar badań. Rzeczywiście od kilkudziesięciu lat powstaje Corpus Signorum Imperii Romani. Tutaj z ramienia Muzeum Narodowego pani profesor Anna Sadurska długo nad tym czuwała i rzeczywiście korpus zawiera opis wszystkich portretów znajdujących się w kolekcjach polskich. Przodują badacze niemieccy, którzy od ponad 150 lat opracowują te kolejne typologie, rozróżniają, czym się różniły kolejne typy władców, identyfikują członków rodzin i starają się stworzyć bazę porównawczą. Chyba takim największym punktem odniesienia jest sala imperatorów w Muzeach Kapitolińskich w Rzymie, którą Państwu serdecznie polecam i tam najwięcej tych biustów cesarskich i wysokoarystokratycznych można obejrzeć i nie jeden raz jeszcze w czasie tego wykładu będziemy o nich mówić. Podobnie jak poprzednio, tworząca się klasa średnia cesarstwa zaczęła naśladować przedstawienia władców i tu jak Państwo widzą to jest znowuż z kolekcji Muzeum Narodowego, dwie bliźniaczki Rodę i Rodopę, skądinąd niewolnice wyzwoleńca cesarskiego, otrzymały nagrobek od swoich mężów i nagle wszyscy są ukazani z gładkimi rysami twarzy, nikt nie jest już stary, nikt nie wygląda ponuro. I fryzury również się zmieniły, bo odzwierciedlają aktualną modę.
Jak Państwu powiedziałem, portret rzymski był produkowany masowo. Szacuje się, że było około 20-30 tysięcy portretów cesarzy. No, do naszych czasów zachowało się około 500, ale w zasadzie każdy władca, czy to przy dojściu do władzy, czy to podjęciu decyzji o jakiejś zmianie wizerunkowej, zamawiał dla siebie i dla członków swojej rodziny kilkadziesiąt portretów do sporządzenia w mieście Rzymie. I te portrety wysyłano potem do prowincji, gdzie miejscowe warsztaty na ich podstawie produkowały miejscowe warianty, które rozsyłano dalej do świątyń, w miejsca publiczne. Także w zasadzie każdy mieszkaniec cesarstwa wiedział, jak wyglądają członkowie rodziny panującej. Tu Państwu wyszukałem po pierwsze przedstawienie Augusta z Anaby, to jest dzisiaj w Tunezji, wtedy rzymska Afryka, i on jest ukazany, to jest produkcja warsztatu miejscowego, jest mniej więcej tak, w takiej stylizacji, jak byli stylizowani ostatni władcy tej prowincji przed pokojem rzymskim. Do tego dodajemy Liwię z warsztatu w Atenach, która nagle nie ma tego ponurego rysu twarzy, ma takie gładkie, miękkie greckie rysy, bo została wykonana przez warsztat grecki. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że te portrety służyły również jako pierwowzór mennicom. Wybrałem Państwu przedstawienie Hadriana, którego widzimy z profilu i widzimy, że ten taki biust też jest ukazany, to po pierwsze. Więc wydaje się, że konkretną rzeźbę ustawiano profilem w mennicy i pracownicy z mennicy sporządzali wzornik i na tej podstawie wybijali monety. Z drugiej strony monet mamy, tutaj mamy już trzeci rok konsulatu Hadriana, czyli to przypada między 119 a 122 naszej ery, więc możemy, wiemy dzięki temu, kiedy jakie popiersia były produkowane. Często moneta pozwala porównać z popiersiem i wiemy mniej więcej, kiedy to było. Najbogatsi nosili również kamee, również z przedstawieniami członków rodziny cesarskiej. Jeżeli chodzi o to rozprzestrzenianie się wizerunków, to chciałem jeszcze Państwu jako anegdotę opowiedzieć historię słynnej głowy z Meroe. Ta głowa pierwotnie znajdowała się tam, gdzie dzisiaj Asuan w Egipcie, na granicy rzymskiej prowincji Egiptu z obszarami Sudanu, które nie były już pod zwierzchnictwem Rzymu. Tam się toczyły niekończące wojny podjazdowe i przy którejś okazji władcy Meroe, które żyły jeszcze według wzorców egipskich, zdołali uprowadzić statuę Augusta i jako trofeum zakopano ją pod jedną ze świątyń i tam też ją archeolodzy na początku XX wieku znaleźli. Styl portretu cesarskiego zmieniał się wraz z polityką. Kiedy dynastia zapoczątkowana przez Augusta skończyła się wraz z Neronem, który miał opinię tyrana i dekadenta, do władzy doszła dynastia flawijska. Wespazjan z dynastii flawijskiej to był człowiek zdrowego rozsądku. To on jest twórcą powiedzenia, że pieniądz nie śmierdzi i to on opodatkował publiczne szalety. Nie wywodził się z arystokracji, dziadek był drobnym posiadaczem ziemskim, a żona Wespazjana była córką wyzwoleńca. Z drugiej strony możliwe, że każąc się ukazywać właśnie z tak pomarszczoną twarzą, chciał świadomie nawiązać do wartości republikańskich trochę się odżegnać od tej polityki Nerona i dynastii julijsko-klaudyjskiej. Nie trwało to długo, ponieważ syn Wespazjana również okazał się tyranem i dekadentem, zginął zasztyletowany, kiedy do władzy doszedł cesarz Trajan, kazał sporządzić sobie natychmiast portret, który z gładkimi rysami twarzy i fryzurą jak Augusta, ponieważ chciał pokazać, że nawiązuje do twórcy cesarstwa. Bardzo ciekawym cesarzem był Hadrian, który interesował się kulturą grecką i to on wprowadził do portretu rzymskiego brodę i takie dosyć wyrafinowane fryzury. Od panowania Hadriana zaczyna się stosować świder w produkcji portretów oraz dodatkowo zaczyna się zaznaczać źrenice oka. Wcześniej te źrenice są puste, a teraz jeżeli Państwo się przyjrzą, będą też dalsze portrety, to te źrenice będą widoczne. Rysy twarzy pozostają gładkie bez względu na wiek, czyli mamy znowuż nawiązanie do wzorców greckich.
No, mówiąc o wzorcach greckich, nie sposób powiedzieć o Marku Aureliuszu, cesarzu filozofii, a zarazem pierwszym cesarzu, który musiał się zmagać z barbarzyńcami. Tu jest w pulmentum, w płaszczu wojskowym. To gładkie, lecz zadumane lico, właśnie będące dowodem jego paidei, takiego wyjątkowego, wyrafinowanego wykształcenia. Jego towarzyszka życia, cesarzowa Faustyna, również ukazana z elegancką grecką fryzurą. Cesarzowa Faustyna rodziła 13 razy i jest bardzo dużo typów jej portretów ze zmieniającymi się lekko fryzurami. I postawiono tezę, że po każdym porodzie udanym była produkowana nowy typ z nową fryzurą. Była to bardzo dostojna i czcigodna para uosabiająca ciągłość i trwania dynastii. Dzieci było 13, 5 przeżyło, ale syn był tylko jeden i był nim Komodus, znany państwu z filmu Gladiator, niezbyt szczęśliwy władca, którego interesował głównie sport i seks. W młodości był przedstawiany bardzo dostojnie jako następca tronu, natomiast kiedy objął władzę, najchętniej chciał być pokazywany jako Herkules. Proszę jednak zwrócić uwagę, że są to czasy już dekadencji, ale niekoniecznie jeszcze poważnego kryzysu. I artysta, który włożył wysiłek w produkcję tej rzeźby, naprawdę się postarał. To jest, mówi się o mistrzu komodiańskim. Te rzeźby też mają rzeczywiście bardzo dopracowane źrenice i niektórzy dopatrują się w tych przedstawieniach początku zwrotu ku późnemu antykowi i tej sztuce, która już zaowocowała sztuką chrześcijańską, ale z tym na razie nie będziemy dyskutować. Im dalej portret się rozwijał, tym stawał się bardziej wyrafinowany, miał coraz więcej szczegółów, brody, zmarszczki wyrafinowane, fryzury. Kiedy Komodus z kolei zginął, władzę objął Septymiusz Sewer, on pochodził z Afryki, jego żona była Syryjką, był wyznawcą egipskiego boga Serapisa i stworzył nowy typ portretu, w którym ta jego afrykańskość jest widoczna w połączeniu z rzymskością. Jeszcze inny typ był lansowany przez cesarzową Domicję, synową Wespazjana, o którym już rozmawialiśmy. To jest ten czas zdrowego rozsądku. A mianowicie Domicja nosiła takie spiętrzone włosy. W historii sztuki to się nazywa pszczelim gniazdem. Tutaj też widzimy pierwszy raz zastosowanie świdra. I te fryzury rzeczywiście robiły wrażenie i one były naśladowane. Cesarzowa miała pszczele gniazdo, więc damy z najwyższej arystokracji z dworu postanowiły podobnie się czesać. Tutaj mamy biust Fonseca, chyba najbardziej wyrafinowane przedstawienie tej fryzury pszczelego gniazda. Mogą Państwo zobaczyć, jak ona była skomplikowana. Tu się toczą całe dyskusje, czy one rzeczywiście miały takie bujne włosy, czy to były też peruki wiązane z naturalnymi włosami. Naturą ludzką jest naśladować najlepszych. Pojawiały się też pewne nieudane próby naśladowania. Tutaj mamy panią Marcję Furnillę, dostojną damę z tego okresu, która chciała być ukazana jako Wenus, ale równocześnie z tą modną fryzurą i z tym takim ponurym republikańskim wyrazem twarzy, więc efekt jest dla nas dosyć szokujący. Nie wiemy, jak reagowali współcześni. Jeżeli Państwo zwrócą uwagę nad czołem, co się jej wystaje i wydaje się, że to, co wystaje, to są autentyczne włosy, a to, co jest spietrzone nad nimi, to jest dopięta peruka. Niemniej fryzura Domicji cieszyła się popularnością nie tylko wśród najwyższych warstw i zaczęła być wyprodukowana również w prowincji. Niespodziewanie mieszkanki Hiszpanii zapragnęły być ukazywane w ten sposób. I tutaj mają Państwo taką słynną głowę brązową z muzeum w Madrycie, a dodatkowo malutkie terakotki, również przypuszczalnie inspirowane uczesaniem Domicji. I tu przechodzimy do kolejnej kwestii, że koło II wieku to był taki moment, że może nie wszyscy mieszkańcy cesarstwa mieli już obywatelstwo rzymskie, ale wszyscy czuli się mniej więcej równi i dobrze zintegrowani. Cesarstwo nie było już tak opresyjne, bardziej było wspólnym domem niż narzuconą z Rzymu często w drodze krwawego podboju
obcą władzą. I na przykład w Austrii w jednym z kościołów znaleziono wmurowany taki relief z przedstawieniem celtyckiej damy, z celtyckimi klejnotami i z celtyckim nakryciem głowy, ale ona żyła w drugim wieku naszej ery i przypuszczalnie równocześnie czuła się Rzymianką i członkiem rzymskiej elity na prowincji. I tu przechodzimy do kwestii wizerunków mieszkańców prowincji zainspirowanych biustami. Jak Państwu mówiłem, te biusty są wszechobecne. Stoją w miejscach publicznych, stoją w świątyniach kultu, są na monetach i mieszkańcy zaczynają je naśladować. W słynnej Palmyrze w Syrii, zniszczonej przez ISIS w 2015 roku, mamy grobowce, gdzie stworzono model zamykania komór grobowych, gdzie składano zwłoki, takimi płytami z wyrytym właśnie po piersiem pochowanej pochowanego mężczyzny bądź kobiety. Tutaj Państwu znalazłem dwa przykłady. To jest Heliodor albo Jarchibola. Ma dwie inskrypcje, jedną po grecku, drugą po aramejsku, ale jeśli Państwo się przyjrzą, to nie jest ukazane jak niemalże Marek Aureliusz albo członek dynastii Hadriana. Kobieta z tego samego okresu ukazana jest w turbanie, czyli w stroju bardziej lokalnym, ale też z takim eleganckim greckim gestem. W tym wszystkim ma perskie kolczyki, co jest bardzo ciekawe. Kobiety mogły być ukazywane w stroju lokalnym, ponieważ nie miały praw politycznych, a mężczyzna zasiadał w Radzie Miasta i gdzieś nie był obywatelem rzymskim, więc w związku z tym był pokazywany w sposób bardziej podobny do panującego. Wiemy, że w Egipcie powstały słynne portrety mumiowe malowane na drewnie. One nie będą przedmiotem naszego wykładu, niemniej taki portret też można w muzeum obejrzeć. Natomiast stworzono też maski mumiowe i pokazałem Państwu na początku maskę mumiową z czasów, kiedy Egipt nie był pod panowaniem rzymskim. Pod panowaniem rzymskim te maski też były inspirowane kulturą grecką i rzymską i też odzwierciedlały zmiany w oficjalnej propagandzie portretowej. Omówiliśmy drugi wiek. Pod koniec drugiego wieku doszedł znany już Państwu, doszedł do władzy cesarz Septymiusz Sewer z dynastii afrykańsko-syryjskiej i jego syn Karakalla, mówi się też, że był mistrz karakalański, wypracował zupełnie nowy model przedstawień, naturalistyczny, psychologiczny. To napięcie, które daje się wyczuć, ta zwrócona głowa, mówi się, że to jest taki wzorzec X, bo on ma tak wzniesione brwi i równocześnie ma grube zmarszczki wokół nosa. Na pewno jest to przedstawienie dosyć przerażające. Cesarz rzeczywiście miał dosyć duże zamiłowania wojskowe i spędzał dużo czasu na granicach państwa. Natomiast po śmierci ojca kazał zamordować swojego brata i jeszcze w obecności matki, która usiłowała bronić młodszego syna. Także na pewno był dość skomplikowaną osobowością. W zbiorach muzeum znajduje się jego przedstawienie z matką. Od historyków rzymskich wiemy, że cesarzowa nie była zachwycona synem, nie utrzymywali kontaktów po zabójstwie drugiego syna. Niemniej na steli są, cesarzowa jest ukazana jako Wiktoria Wenus, koronująca syna, który odniósł kolejny triumf wojskowy nad tutaj klęczącymi na dole barbarzyńcami. Jeżeli rzucą Państwo okiem na fryzurę cesarzowej, to widać, że jest w peruce. Co więcej, ze źródeł wiemy, że Caracalla wyłysiał, a na wszystkich przedstawieniach jest cały czas taką bujną syryjską fryzurą, co by wskazywało na to, że nosił perukę. Cesarzowa rzeczywiście wprowadziła nowy typ uczesania, tak upięte włosy z tyłu, dosyć bujne, rozłożone. Tutaj właśnie moneta ze zbiorów Muzeum Narodowego z cesarzową i z postacią Wenus. Wenus to nie tylko bogini miłości, ale również matka cesarzy w starożytnym Rzymie, czyli ten jej status matki był cały czas podkreślany. I w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znowuż znajduje się przedstawienie nieznanej nam bliżej Rzymianki, ale ukazanej z tą właśnie fryzurą cesarzowej Julii Domny, czyli arystokratka pewnie z najwyższych sfer albo z zamożnej rodziny z prowincji, która naśladowała aktualne uczesanie z centrum władzy. Natomiast dynastia Septymiusza Sewera też w końcu wygasła i w dramatycznych okolicznościach równocześnie nacisk barbarzyńców na granicę się zwiększył, a Caracalla wprowadził słynny edykt Caracalli, nadał wszystkim obywatelstwo rzymskie. W związku z tym Rzym się trochę zaczął rozpadać, bo wszyscy się czuli Rzymianami i stolica w Rzymie nie była już potrzebna.
I Filip Arap jest ukazany z podobną twarzą jak Caracalla, bo nawiązuje do ciągłości władzy, ale ma fryzurę krótką żołnierza, który spędza dużo czasu na walce, a równocześnie jest taki zatroskany, ponieważ na nim spoczywa obowiązek utrzymania rozpadającego się cesarstwa. To są ciężkie czasy kryzysu społecznego i duchowego, które w końcu zaowocują zwycięstwem chrześcijaństwa, które już jest obecne. Ale cesarz stara się stać na straży tradycyjnych wartości rzymskich i jest ukazywany w taki sposób. Posąg Filipa Arapa znajduje się w naszych zbiorach i mogą go Państwo również obejrzeć. Cesarzowe z tego okresu ukazywane były różnie. Tutaj mamy Kornelię Saloninę, żyjącą trochę później niż Filip Arap. I Kornelia też jest taka zatroskana, z tą zwracającą się bok twarzą, jest taka trochę przerażona, patetyczna, a równocześnie głowa jest zamontowana na torsie bogini. Także to jest takie łączenie różnych elementów. I tak jak zawsze warsztaty prowincjonalne kopiowały wzorce z Rzymu. Niejaki Malku pochowany w Palmyrze w okresie panowania Caracalli. Ukazany też jest z tym taką wykrzywioną twarzą Caracalli. To jest przedstawienie Palmyrenki z III wieku, które znajduje się w naszych zbiorach. Jak Państwo widzą, ona jest inna niż ta Palmyrenka, którą pokazywałem poprzednio. Cesarzowa jest z Syrii, w związku z czym w portrecie będzie się bardziej podkreślać elementy syryjskie, a rzymskie nie będą już tak ważne, ponieważ to jest okres, kiedy można było już być równocześnie Syryjczykiem i Rzymianinem i nie trzeba było tak naśladować tych wzorców. I tak się przetoczył wiek III. I nie wiemy dokładnie, co się zadziało. Natomiast kiedy udało się opanować kryzys i kiedy do władzy doszedł najpierw cesarz Dioklecjan, a potem Konstantyn Wielki, jeszcze raz wypracowano nowy model portretu. Twarz Konstantyna ma krótkie włosy i jest nieco pomarszczona, co wskazywałoby, że raz jeszcze starano się odwołać do tych tradycji starorzymskich. Ale równocześnie te wielkie oczy nadają jej taki już hieratyczny, uduchowiony, abstrakcyjny charakter. I w zasadzie przedstawienia cesarzy będą już do upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego cały czas takie same. I wydaje się, że portret przestaje być portretem. Nie oddaje już podobieństwa cesarza czy osoby przedstawionej w jakiś sposób. Jest symboliczny i ma zupełnie inny cel komunikacyjny niż poprzednio. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego w Konstantynopolu produkowano jeszcze takie portrety do VI wieku. Natomiast też nie jest pewne, czy one ukazywały te przedstawione osoby w taki sposób, jak one rzeczywiście wyglądały. One są takie frontalne, hieratyczne, poważne. I wydaje się, że to jest raczej uosobienie pewnych cnót, jakie ta osoba miałaby wyrażać, niż rzeczywiste przedstawienie. I jeżeli chodzi o te portrety prowincjonalne, produkowane dla mieszkańców w prowincjach, to w zasadzie ich produkcja ustaje. Też nie wiemy, co się stało, bo wtedy chrześcijaństwo nie było religią dominującą. Natomiast edykt Teodozjusza już tak mniej więcej 70 lat po śmierci Konstantyna zakazał kultów pogańskich i chrześcijaństwo przejęło całkowity monopol religijny w cesarstwie. W Efe jest trochę takich głów. Tutaj specjalnie wybrałem Augusta i Livię, żeby Państwo mogli porównać z tym, co było na początku wykładu. Jest trochę takich głów, zwłaszcza we wschodniej części cesarstwa, która przetrwała upadek części zachodniej, gdzie chrześcijaństwo wtedy było silniejsze niż na zachodzie, które mają krzyż wyryty na czole. I bardzo długo obowiązywała koncepcja, że tak jak chrześcijanie wierzyli, że bóstwa pogańskie były demonami, tak wierzyli również, że cesarze, zwłaszcza ubóstwieni, byli demonami i że te krzyże ryto niejako po to, żeby ochrzcić demona, zniwelować władzę demona. Natomiast teraz jest nowa koncepcja, ponieważ badacze tureccy wykazali, że te portrety stały w miastach bizantyjskich aż do najazdów arabskich.
jest nowa koncepcja, że te portrety w ten sposób chrzczono i one stawały się częścią kultury chrześcijańskiej, mimo że przedstawiały władców, którzy byli poganami i z reguły niechętnymi, byli niechętni chrześcijaństwu. Natomiast ponieważ cesarstwo bizantyjskie było politycznie kontynuacją Rzymu, to w ten sposób budowano znowuż tą kontynuację aż do Rzymu, do samych początków i do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy wcześniej. Kończąc wykład, warto jeszcze Państwu powiedzieć, że te portrety były w większości malowane. To jest trend dopiero od 10 lat, żeby te polichromie odtwarzać. Nie jest to takie proste, natomiast na powierzchniach zachowały się z reguły pozostałości substancji nieorganicznych, które pod mikroskopem i przy zastosowaniu specjalnego światła można zidentyfikować. Na tej podstawie można ustalić, na jakiej powierzchni leżał jaki barwnik. Ponadto, to mamy oko tej samej rzeźby, zachowały się czasem widoczne fragmenty farby. I tak na przykład Caligula, który był ukazany jeszcze bez źrenicy, miał tą źrenicę i rzęsy po prostu namalowane. Zostawiając Caligulę i przypominając Państwu, że w Bizancjum produkcja portretów też ustaje około VI wieku, no, musimy powiedzieć, że wieki średnie przyniosły zupełnie nową sytuację społeczną, zupełnie nową estetykę i w tym czasie forma biustu, czy ta inspirowana portretem rzymskim, nie była stosowana. Natomiast odrodzenie przynosi zainteresowanie na nowo formą portretu rzymskiego, która zaczyna być wykorzystywana jako taki portret rzeźbiarski reprezentacyjny. Mój ulubiony przykład to jest antykwarium, sala w rezydencji elektorów bawarskich w Monachium, w której roi się od popiersi portretów i XVI-wieczni władcy Bawarii zafascynowani odrodzeniem wywiedli w ten sposób swój rodowód od Cezarów rzymskich. Całkowicie fikcyjny, niemniej to pokazuje, że potrzeba zastosowania i rola popiersia w takim transferze kulturowym jest istotna. I od tego czasu popiersia się pojawiają, bo wszyscy znamy je z życia codziennego i z kultury. Zainteresowanie sztuką się utrzymuje w tym portretem rzymskim. Tutaj mamy przedstawienie, zdjęcie z pałacu w Bejnunach Wielkich, dziś w obwodzie kaliningradzkim, gdzie rodzina Fahrenheitów od połowy XIX wieku tworzyła kolekcję, w tym kolekcję portretów. I część z tych portretów po 1945 roku znalazła się w naszej kolekcji w Muzeum Narodowym. Oprócz tego popiersie wchodzi do kultury nie tylko arystokratycznej, ale mieszczańskiej. Tutaj obraz Wyczółkowskiego z naszych zbiorów, dwie damy w buduarze mieszczańskim kontemplują w sumie nie najwyższej jakości, widzielibyśmy dzisiaj kiczowaty, drobnomieszczański, biuścik ukazany w formie portretu rzymskiego. Niezależnie od tego, popiersie jest też obiektem zainteresowania artystów wysokiej klasy. W Muzeum Narodowym pod koniec kwietnia będzie otwarta wystawa poświęcona kobietom rzeźbiarkom i będzie na niej również przedstawienie modelki włoskiej Tereziny, sporządzone przez Amelię Łubieńską w czasie pobytu artystycznego w Rzymie. Będzie można go obejrzeć. Co ciekawe, władze totalitarne z trudnych do zrozumienia powodów były zafascynowane tą formą, bo wszyscy znamy popiersia Stalina i Lenina, poczynając od takich imponujących popiersi ustawianych na środku miasta, kończąc na malutkich główkach Lenina, które można było nabyć. Portret rzymski znajduje również odzwierciedlenie w sztuce nowoczesnej. Mój ulubiony obraz to jest obraz Salvadora Dali, rozszczepienie atomu. On ukazał to rozszczepienie atomu, a nad rozszczepianym atomem znajduje się tympanon, rozszczepiony tympanon grecko-rzymski z rozszczepionym popiersiem Nerona pod głównym łukiem. Także konkludując, można powiedzieć, że forma ta, aczkolwiek w innym kontekście niż w starożytności, jest nadal popularna. Kończąc wykład, chciałbym Państwu polecić cztery książki, które wydawały mi się takie
nie za trudne, tak bym powiedział, bo na pewno nie będę Państwa odsyłał do grubych niemieckich tomów omawiających krok po kroku kolejną zmarszczkę na twarzy cesarza i kolejny loczek na głowie cesarzowej. Pani Maria Nowicka była, pani profesor Maria Nowicka już zmarła, była autorką książki Twarze Antyku. Książka jest niestety nieco już nieaktualna, ale dla początkującej osoby na pewno ciekawa. Amerykańska badaczka Diana Kleiner jest autorką książki Romance Culture. Książka nie została przetłumaczona na polski, niemniej jest w Polsce dostępna i tam są pokrótce wszystkie te typy opisane. A poza tym Pliniusz Starszy i Polibiusz, do których prac się odwoływałem, byli tłumaczeni na polski i powinni być w każdej bibliotece. Niniejszym dziękuję Państwu za wykład i czekam na pytania. Dziękujemy bardzo. Ja mam pytania z internetu, ale pierwszeństwo mają Państwo na sali zazwyczaj. Tak więc czy mamy jakieś pytania? Proszę mi dać sekundkę, podejdę z mikrofonem. Nie jest takie troszeczkę z tematem związane, ale zawsze jak widziałam jakieś takie ukazania obrazki domu rzymskiego, który ma atrium, to na tym, które pan pokazał na swojej prezentacji, było, ono miało dach. I chciałam zapytać, czy każdy miał dach? Bo mi się tylko może atrium. Atrium ma dach, ale w tym dachu on tak otacza ze wszystkich stron i ma dziurę, przez którą deszcz spada do sadzawki. A dodatkowo, jak pokazują odkrycia w Pompejach, tam są takie drzwi na suficie, które można zamknąć, jeśli rodzina nie chce, żeby ten deszcz padał do tej sadzawki. Okej, okay, ja byłam przekonana, że to jest wszędzie jakby, tylko że to atrium jakby jest otoczone krużgankami i to dopiero one są zakryte. Krużganki są zakryte, ale w razie czego można też zamknąć to, co jest nad sadzawką. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To ja pozwolę sobie zadać pytanie z internetu. Na samym początku wykładu, przy chyba pierwszym albo drugim slajdzie, padło pytanie o Odecjusza i to, co on miał na piersiach. Tam były łapy lwa. Potem mieliśmy zresztą Komodusa też pokazanego z podobną rzeczą i padło pytanie, o co chodzi w zasadzie. O co chodzi? A to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ po pierwsze Decjusza wzbudziła absolutną sensację i prasa włoska rozpisywała się o tym w lutym, ponieważ to przedstawienie kogokolwiek jako Herkulesa jest bardzo rzadkie. I w zasadzie ten Komodus Dekadent był w ten sposób ukazywany. Również jedna nieszczęsna dama z tego okresu, tak jak ta dama poprzednio z tą fryzurą, postanowiła się tak ukazać, ale to jest rzadkie przedstawienie. I niespodziewanie w środku kryzysu, Rzym się prawie wali, barbarzyńcy wszędzie, uzurpator w co drugiej prowincji, gospodarka nie działa, religia przestaje być aktualna. W samym środku tego cesarz Decius już został ukazany jako Herkules. Robocza teza badaczy włoskich jest taka, że miał uosabiać siłę w obliczu kryzysu cesarstwa. O co chodziło, tak naprawdę do końca nie wiemy. Skóra lwa jest zawiązana łapami na szyi. Mamy pytanie z sali jeszcze? Troszkę poza tematem. Chciałam się zapytać. Powiedział pan, że niewolnik księgowy, który doszedł do momentu wyzwolenia, ale na jakiej podstawie on doszedł? Mi się wydawało, że to dobra wola pana, czy też były inne kryteria? To jest bardzo dobre pytanie. Kryteria były podwójne, ponieważ niewolnik miał prawo do swojego majątku. Więc jeżeli był księgowym, zarządcą dóbr, dobrym lekarzem, to mógł sobie odłożyć i się wykupić. A oczywiście, że jeżeli był zasłużonym zarządcą albo zasłużonym lekarzem, czy na przykład nauczycielem dzieci, to po 20 latach pan mógł dojść do wniosku, że da mu wolność bez wykupu i sporządzano dokument u notariusza, przejmowało się nazwisko byłego właściciela, nie miało się pełni praw, ale dzieci miały już, byli cesarze, którzy byli synami wyzwoleńców. Padło jeszcze jedno pytanie w internecie dotyczące jednego z przedstawianych posągów i ktoś zauważył różnicę pomiędzy ciałem, wykonaniem ciała i sposobem wykonania ciała, a twarzą. I padło pytanie, czy to nie było może tak, że ciało zrobił warsztat, na przykład twarz kończył mistrz. Jest to bardzo dobra obserwacja. Bardzo często posąg był ten sam, zmieniano głowę.
zwłaszcza jakby upadek dynastii albo konkretnego cesarza. Senat to się nazywał damnatio memoriae, skazanie na niepamięć. Sporządzenie całej rzeźby było drogie, odcinano głowę i zamontowywano nową, czasem po kilka razy. Są też przykłady, że na przykład głowy jednych cesarzy przerabiano potem na głowę innych, jeśli się dało. Mamy pytanie z sali jeszcze może? Jeszcze jedno pytanie z internetu, czy może taka sugestia dotycząca tych portretów cesarskich z krzyżami na czole. Czy to właśnie, czy to było ochrzczenie, czy może taka protekcja przed złymi demonami, czy faktycznie może to nie był taki znak, który miał pozbawić tego złego demona mocy? Tak jak powiedziałem, mamy dwie koncepcje, jedna jest starsza, druga jest młodsza, a dopóki nie znajdziemy źródła pisanego, gdzie będzie napisane czarno na białym, że w takim mieście zaznaczono krzyż, albo żeby ochrzcić, albo żeby unieszkodliwić demona, nie będziemy wiedzieć tego na pewno. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie, które mi się w trakcie wykładu nasunęło. Jaki był koszt takich portretów? Edykt Dioklecjana podaje dokładnie ceny i tam jest cena też odpowiedniej ilości marmuru maksymalna, jaki można było nabyć. Natomiast do tego trzeba liczyć koszta robocizny i wynagrodzenie rzeźbiarza. One są chyba też podane w edykcie, ale ja tego w tej chwili nie pamiętam. Na pewno są zachowane jakieś kontrakty, w których można to wyczytać. Ale czy to był koszt, dla kogo to było dostępne? Znaczy, padają zdania, że te portrety, które obejrzeliśmy, że w zasadzie każdy mógł mieć portret. Nie każdy. Najbiedniejsi byli chowani w grobach masowych i mniej więcej takie były ich możliwości z pozostawienia po sobie jakiegoś wizerunku. To, co Państwo obejrzeli, to są panujący, arystokracja, ewentualnie wyższa klasa średnia w naszych kategoriach, ale musimy mieć na uwadze, że społeczeństwo rzymskie bardziej przypominało społeczeństwo krajów afrykańskich sprzed II wojny światowej, jeśli chodzi o poziom życia, niż nasze społeczeństwo. Więc ta klasa średnia była odpowiednio mniejsza, a na 5 mieszkańców 4 mieszkało na wsi, bo trzeba było wyprodukować jedzenie, żeby nakarmić wszystkich. Także to, co obejrzeliśmy, to są przedstawienia elity. Często się mówi nad tym, że mamy nadreprezentację warstw wyższych w sztuce rzymskiej. Bo my ich znamy bardzo dobrze, my możemy zidentyfikować, kto to jest, jak on był związany z dworem cesarskim, co robił w określonej prowincji. Natomiast ci zwykli ludzie po prostu zniknęli bez wizerunku. Ostatnia szansa. Dobrze, padło jeszcze jedno ostatnie pytanie z internetu. Ja pozwolę sobie dosłownie zacytować. Kiedy i jak to się stało, że ten piękny portret antyczny zaczął się przeistaczać w średniowieczne koszmarki? Znaczy, on się nie do końca zaczął przeistaczać w średniowieczne koszmarki, ponieważ mamy bardzo duży hiatus, przerwę, tak bym powiedział. Na zachodzie po upadku Cesarstwa Zachodniego mamy wieki ciemne. W zasadzie do roku 1000 wszystko zamiera, przynajmniej do Karola Wielkiego. A w Bizancjum w którymś momencie mamy ikonoklazm i prześladowania wizerunków. I sztuka, która później się rozwija, czerpie z zupełnie innych wzorców. Ta tradycja antyczna jest zapomniana. Nawet jeżeli czasem pojawia się głowa bądź twarz przypominająca trochę produkcje rzymskie, to w zasadzie należy wyjść z założenia, że to jest zbieżność przypadkowa. I dopiero renesans przynosi też, te portrety są znajdowywane w Rzymie przez artystów. Renesans powoduje, że na nowo ta forma staje się interesująca. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.